Dobry, witam wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Już za momencik mecz pierwszej kolejki. Dokładnie tak, pierwsza kolejka Top Ligi. Ten mecz mieliśmy oryginalnie oglądać 23 marca. Niestety wtedy ze względu na warunki pogodowe i przedłużającą się zimę nie mogliśmy rozegrać tego spotkania. Zostało przełożone właśnie na dzień dzisiejszy. Jeszcze raz Xavier Glenn, niepowstrzymany, na pewno będzie pierwsza próba, a może być nawet touchdown. I to jest touchdown dla Devils. 6-0, Xavier Glenn. Dobie na bramkę, grający z numerem 11, 12 Karol Kołechaty. I spójrzmy na sędziu. Jest punkcik, wielkie brawa. Jesteśmy bardzo blisko kolejnego przyłożenia. Szybkie podanie do Grzegorza Mazura. I czy to będzie touchdown? Jest touchdown, Devils. Grzegorz Mazur, 13-0, prowadzą gospodarze. Raz jeszcze grający z 12 Karol Kołechaty. To właśnie on próbuje zdobyć ten dodatkowy punkt. Wystarczy zmieścić piłkę pomiędzy słupkami. I to właśnie się dzieje. Mamy rezultat 14-0 w obronie Diabłu. Jak na razie nie udało zdobyć się jeszcze żadnego w drużynie gości, a tymczasem jest dalekie podanie. I ta piłka jest łapana! Piotr Wilis! 20-0 dla Devils! Jak na razie jest bezbłędny. Zobaczymy, czy tak będzie dalej. To kopnięcie jest udane. 21-0. Bardzo ciekawe ustawienie. Z piłką Austin Smith. To jest bardzo dobra akcja biegowa. Wciąż nawet Austin Smith. Niezatrzymany Austin Smith. I to będzie touchdown dla Devils. Teraz Karol Kołechaty i liczymy na 28 punkt. Spójrzmy na sędziów. Tak jest, 28-0 zawodników z Zagłębia. No teraz naprawdę defensywa wofała. Quarterback sneak. Tutaj, kto wie, może 10, może 20 centymetrów. Jeszcze raz próba, quarterback sneak. Prześlizgnięcia się z piłką i zdobycia przyłożenia. No i ciekawe, czy jeszcze raz tą samą akcję zagrają Steelers. No i czy macy nie mamy przyłożenia, jest czwarta próba. Tutaj milimetry dzielą ich od przyłożenia. No i to będzie na pewno kara. Akcja podaniowa szykuje się i podanie jest niekompletne, nieudane. Ale jeszcze dużo, dużo grania. Dalekie podanie w wykonaniu Cedrica Harrisa. No i widzimy, jak to się kończy.
drugą próbę i jest interception! Lifford Perryman! I to jest touchdown Davis! Lifford Perryman! Czy będzie 35 punkt? O, i tutaj jest kłopot. I widzimy, że jeszcze piłka wypada z rąk zawodników. Zobaczymy, co pokażą sędziowie. Przypomnijmy, 34-0 i czy będzie kolejny touchdown z piłką Cedric Harris, który zdobywa przyłożenie. 40-0 prowadzą Devils Wrocław. Karol Haty. No i to kopnięcie wygląda na to, że jest udane. 40. No i widzimy czwarta próba. I jest touchdown. Karol Białhaty. Wielkie brawa. Extra point. No i zobaczmy. To kopnięcie jest skuteczne. Niespotykane we wcześniejszych meczach Devils. No i widzimy, że właśnie Austin Smith solo wybiegł tego zawodnika. I mamy touchdown. Austin! Widzimy, że ten gracz w dzisiejszym meczu naprawdę pokazuje się z bardzo dobrej strony. Powiedz mi, MVP tego spotkania, Austin Smith. A teraz jeszcze jeden extra point, jeszcze jedno kopnięcie. Skuteczne. Pokazał się z bardzo dobrej strony. I jeszcze raz podaje Austin Smith. I piłka jest złapana. Mamy touchdown. Karol Perryhaty. Próba zdobycia dodatkowego punktu z podwyższenia. No i tu jest niestety błąd. Killers. I mamy gwizdek kończący to spotkanie. 61-0. Bardzo wysokie zwycięstwo Devils.